Pałac, który stoi za mną, należy do jednych z najpiękniejszych w Wielkopolsce. Krąży o nim mnóstwo legend. Podobno kiedyś w salach można było spotkać nawet ducha. Witajcie w pałacu w Dobrzycy. Miejscowość Dobrzyca położona jest około 20 km na południowy wschód od Jarocina. Znajduje się tutaj zespół pałacowo-parkowy z końca XVIII wieku. Od 2019 roku pałac szczyci się mianem pomnika historii. Legendy głoszą, że podobno kryje w sobie kilka intrygujących tajemnic. Muszę przyznać, że z zewnątrz pałac prezentuje się naprawdę okazale. Nad jego wejściem znajduje się cytat z wiersza Horacego: ten zakątek na ziemi milszy mi nad wszystko. Czy i takim to miejsce stanie się dla mnie? Przekonajmy się. Wnętrza pałacowych pomieszczeń pełniły funkcje reprezentacyjne. Wnętrza są bogato zdobione sztukateriami i polichromiami, które robią niesamowite wrażenie. Jednak jeszcze większe wrażenie robi historia tego miejsca. Podobno po pałacowych komnatach straszył duch. Najstarszy jego opis pochodzi z 1819 roku. Znajduje się w pamiętniku Adama Turno, brata ówczesnego właściciela pałacu. Duch pojawia się także we wspomnieniach kamerdynera Władysława Mateckiego, który wraz z hrabianką Wandą Czarnecką w piwnicach znaleźli zakutego w żelazo kościotrupa, którego pochowali. Od tamtej pory podobno przestało straszyć. Obecnie w murach rezydencji znajduje się Muzeum Ziemiaństwa, które zostało otwarte dla zwiedzających w 2005 roku. W 2018 roku zespół pałacowo-parkowy w Dobrzycy uzyskał status pomnika historii. W parku znajdują się cztery stawy, dwa ogrody, oficyna, panteon, domek ogrodnika i oranżeria. W parku możemy podziwiać także platana klonolistnego z połowy XVIII wieku i najstarszego w Polsce klona polnego z końca XVII wieku. I tak nasze odwiedziny pałacu w Dobrzycy dobiegają końca. Teraz jednak przeniesiemy się w miejsce, gdzie z pewnością poczujemy wyjątkowy klimat. Zaledwie 20 minut od pałacu w Dobrzycy znajduje się miejscowość, która z pewnością zasługuje na uwagę na naszej travelowej mapie. Miasto legendarnego festiwalu rockowego, pełne zabytków i wielu atrakcji turystycznych. Dzień dobry, Jarocinie! Naszą wycieczkę po najbardziej rockowym mieście w Polsce rozpoczynamy w tym miejscu. Ten budynek jest niepozorny, ale gwarantuję Wam, że w środku robi ogromne wrażenie. Chodźcie ze mną. Jestem po raz pierwszy w tym miejscu, ale powiem Wam, że wow! Spichlerz polskiego rocka to nie jest kolejne typowe ciche muzeum. Tutaj na kilkudziesięciu multimedialnych stanowiskach możemy posłuchać najlepszych polskich artystów, obejrzeć archiwalne koncerty czy wywiady oraz zobaczyć, jak wyglądało życie w trakcie największych edycji tego słynnego festiwalu. Spichlerz jest miejscem, które przyciąga do Jarocina fanów muzyki rockowej przez cały rok. Na ekspozycji znajdują się oryginalne plakaty, foldery festiwalowe, karnety i wejściówki, pamiątkowe koszulki, znaczki reklamowe oraz setki innych przedmiotów, bez których nie można sobie wyobrazić jarocińskiego festiwalu. W gablotach znajdziemy m.in. oryginalne elementy ubioru artystów występujących na jarocińskiej scenie. Spichlerz to polski rock w najlepszym możliwym wydaniu. Kiedy poczujecie już rockowy klimat miasta, idealnym uzupełnieniem zwiedzania Jarocina będzie spacer szlakiem street artu. W mieście znajduje się prawie 30 murali. Od ogromnych, zajmujących całe ściany budynków, po małe, które trzeba uważnie poszukać pomiędzy blokami. W Jarocinie wyznaczono dwie trasy zwiedzania murali. Krótszą niebieską, ona mieści się w obrębie osiedla Tysiąclecia obok festiwalowego terenu, i dłuższą pomarańczową. Ona jest już bardziej rozproszona i wiedzie od centrum miasta do osiedla Konstytucji 3 Maja. Murale takie jak Buntownik z Wyboru czy Disappointed in Humans mają już status kultowych. Mapa murali dostępna jest online, co z pewnością ułatwia zwiedzanie. A jeśli w trakcie zwiedzania Jarocina zgłodniejecie tak jak my teraz, to bez problemu znajdziecie tutaj dobrą knajpkę czy kawiarnię.
Podoba Wam się to miasto? Bo mi bardzo. Ale oprócz tej rokowej strony Jarocina warto także zwrócić uwagę na jego klasyczne zabytki. Ruszamy więc do Pałacu Radolińskich. W rozległym liczącym 30 hektarów parku wznosi się neogotycka rezydencja angielska z połowy XIX wieku. Pałac Radolińskich, bo o nim mowa, powstał według projektu niemieckiego architekta Friedricha Augusta Stillera, twórcy wielu wybitnych realizacji na terenie dawnych Prus. Jesteśmy w przepięknym parku krajobrazowym, który pełni także funkcję parku miejskiego. Oprócz pałacu znajduje się tu również amfiteatr, ruiny kościoła czy tak zwany skarbczyk, czyli pozostałość po dawnej siedzibie Radolińskich. My dzisiaj jednak skupimy się na samym pałacu, a jest o czym opowiadać. Dawniej wnętrza pałacu były bogato zdobione, bogato wyposażone. Co było najcenniejsze? Myślę, że przede wszystkim rzeczywiście ta kolekcja zbroi, właściwie takiej zbrojowni. Z tego był znany Hugo von Radolin też, że zbierał i broń. Tak na marginesie podczas remontu udało nam się znaleźć jeden egzemplarz dubeltówki czy też strzelby, która została podarowana Hugonowi von Radolinowi przez cesarza Niemiec. Księgozbiór nie był też byle jaki. On liczył kilkanaście tysięcy woluminów. W tym znajdował się tutaj rękopisu znalezionego w Saragoście Potockiego. Mówimy w czasie przeszłym, ponieważ w 1917 roku tutaj doszło do wielkiego pożaru. W grudniu wybuchł pożar w bibliotece, który strawił właściwie połowę budynku. Zniszczył większość wyposażenia, zwłaszcza tego historycznego. A aktualnie przywracany jest dawny blask tej rezydencji. Jak długo trwają prace i na czym polegają? Prace trwają cały czas, ale to, co teraz jest robione i co jest najbardziej widoczne, czyli kiedy została elewacja, a następnie przystąpiono do prac remontowych we wnętrzu, które są przygotowywane na potrzeby Muzeum Regionalnego w Jarocinie. Te zmiany dotyczą nie tylko samego budynku czy samego pałacu, ale także tego, co wokół niego. Został poddany bardzo gruntownej rewitalizacji park. Został przywrócony też jego pierwotny blask, ten właściwie jeszcze sprzed I wojny światowej. Na terenie parku w latach 70. został wybudowany słynny amfiteatr, na którym odbywały się koncerty. Został przebudowany z tego betonowego, murowanego, powstał zielony amfiteatr, a obok tego amfiteatru znajdują się ruiny kościoła Świętego Ducha, to jest jeszcze średniowieczny kościół. Zostały zabezpieczone te ruiny i przygotowane na miejsce wydarzeń kulturalnych. Czyli można powiedzieć, że to piękne, historyczne miejsce czeka zupełnie nowe otwarcie. Jest to też bardzo ciekawe miejsce, ponieważ ten park w Jarocinie liczy 30 hektarów. To jest ogromna przestrzeń, a znajduje się w samym centrum miasta. W linii prostej od pałacu do ratusza jest może 300 metrów. Teraz te dwie przestrzenie Starego Miasta wokół rynku z parkiem zostały połączone specjalnymi schodami. To jest dosłownie 4-5 minut, żeby się przedostać z samego centrum Jarocina do pałacu i do parku. Jak widzieliście, Jarocin to nietuzinkowe miasto. Warto wpaść tutaj na weekend, aby poczuć jego rokowy klimat. Ale to nie koniec atrakcji w tym odcinku. Zapraszam Was teraz do Parku Krajobrazowego. Żerkowsko-Czeszewski Park Krajobrazowy został utworzony w 1994 roku. Jego powierzchnia to ponad 15 tysięcy hektarów. Park obejmuje tereny w środkowym biegu rzeki Warty w pobliżu Żerkowa, Czeszewa, Miłosławia i Nowego Miasta nad Wartą. Ze względu na urozmaiconą rzeźbę terenu, południową część obszaru parku nazwano Szwajcarią Żerkowską. W Żerkowsko-Czeszewskim Parku Krajobrazowym można zatrzymać się pod namiotem lub w gospodarstwie agroturystycznym. Park i okolice cieszą się popularnością wśród turystów ze względu na wyjątkowo malownicze szlaki piesze, rowerowe i wodne. W zachodniej części parku funkcjonują trasy do Nordic Walkingu. Przy jednej z nich w Wolicy Koziej powstała taka wieża widokowa, z której można podziwiać panoramę Hermanowa i okolic. Wielbiciele turystyki wodnej mogą skorzystać ze szlaku kajakowego na Lutyni czy Wielkiej Pętli Wielkopolski na Warcie. Na terenie parku znajdują się trzy rezerwaty przyrody – Czeszewski Las, Dwunastak i Dębno nad Wartą.
Na terenie Parku Krajobrazowego znajduje się miejscowość Śmiełów z pięknym XVIII-wiecznym pałacem. Z miejscem tym związana jest ciekawa historia. Latem 1831 roku w tym XVIII-wiecznym pałacu przebywał Adam Mickiewicz. Według tradycji to tutejsi ludzie, ich zwyczaje, zabudowania oraz krajobrazy stały się inspiracją dla niektórych scen z Pana Tadeusza. Od 1975 roku w pałacu mieści się Muzeum Adama Mickiewicza, które jest oddziałem Muzeum Narodowego w Poznaniu. Śmiełów przyciągał wiele wybitnych postaci ze świata polityki, kultury czy duchowieństwa. Gościli tu m.in. Henryk Sienkiewicz, Ignacy Jan Paderewski, Maria Gorecka, czyli córka Mickiewicza, Ludomir Różycki, Wojciech Kossak czy generał Józef Haller. Jak Mickiewicz znalazł się w tym miejscu? Poeta przyjechał tutaj w 1831 roku, kiedy Polska była pod zaborami. Tutaj Śmiełowie było takie miejsce konspiracji, a chętni powstańcy otrzymywali pomoc, aby przedostać się przez tę rzekę Prosnę, która oddzielała zabór pruski od zaboru rosyjskiego. Poeta podjął próby przekroczenia granicy, żeby przedostać się dalej do Warszawy, jednak ostatecznie powrócił tutaj do Śmiełowa, gdzie spędził 3 tygodnie, a w całej Wielkopolsce przebywał przez 7 miesięcy. Czy w muzeum znajdują się jakieś oryginalne pamiątki po tamtych czasach i po Mickiewiczu? Mamy tutaj na przykład petersburskie poezje z 1829 roku z dedykacją napisaną przez Adama Mickiewicza. List, który poeta napisał do swojego przyjaciela Stefana Garczyńskiego. Napisał ten list nie tutaj w Śmiełowie, tylko kiedy przebywał w Łukowie. Kto zaczął pielęgnować pamięć o Mickiewiczu w tym miejscu? Jak to się stało, że właśnie po latach powstało takie miejsce ważne dla twórczości Mickiewicza? Po rodzinie Gorzeńskich, która gościła tutaj Adama Mickiewicza, pałac do licytacji odkupiła rodzina Hełkowskich. I to właśnie oni pielęgnowali tutaj pamięć o Adamie Mickiewiczu. Marzeniem pani Marii Hełkowskiej było, aby w przyszłości powstało właśnie tutaj Muzeum Adama Mickiewicza. Niestety przyszła II wojna światowa i to przerwało jej plany, ponieważ Hełkowscy zostali stąd wysiedleni, a pałac przejął zarządca niemiecki. Będąc tutaj, na co warto zwrócić uwagę? Na pewno warto zwrócić uwagę na szafę, która pochodzi z jednego z paryskich mieszkań poety, niestety nie wiemy z którego, ale w niej mamy wiele pamiątek związanych z rodziną Mickiewiczów, zarówno z Adamem, jak i jego żoną Celiną. Tam też znajduje się w tej szafie kałamarz, który towarzyszył Mickiewiczowi w jego ostatniej podróży do Turcji. Takimi, można powiedzieć, szczególnymi pokojami to są pokoje związane właśnie z twórczością Mickiewicza, między innymi panem Tadeuszem i dziadami. Dokładnie tak. Pokój pana Tadeusza, tam prezentujemy pierwsze wydanie paryskie pana Tadeusza z 1834 roku, pierwsze wydanie toruńskie z 1859 roku i tak zwany egzemplarz z pieskami, czyli wersja próbna pana Tadeusza, która nie spodobała się Mickiewiczowi i została wydana w bardzo małym nakładzie. Wnętrza pałacu są bardzo zadbane, no i robią ogromne wrażenie. One są oryginalne? Mamy tutaj oryginalne freski z czasów budowy pałacu, które znajdują się w 2 salonach reprezentacyjnych. Podłogi też właśnie z czasów budowy pałacu, a także przedstawiamy wystrój pałacowy wnętrz XIX wieku. Przedstawiamy widzom pewien skrót, ale gdyby ktoś chciał zwiedzać pałac, ile trwa taka wycieczka z przewodnikiem? Oprowadzenie z przewodnikiem zajmuje około godziny. No, warto skorzystać. Tak, zapraszamy serdecznie. Do muzeum należy również otaczający pałac zabytkowy park wraz z ogródkiem Zosi i pomnikiem Mickiewicza. W parku można podziwiać także Aleję Lipowo-Grabową i szpaler grabowy oraz sad zwany gaikiem ze starymi odmianami drzew owocowych. Za nami mnóstwo zwiedzania. Jarocin, Dobrzyca czy Żerkowsko-Czeszewski Park Krajobrazowy. Miejsca te z pewnością można dodać do listy najciekawszych atrakcji w Wielkopolsce. Bo Wielkopolska to wielka historia i wielka przygoda. Zapraszam oczywiście na stronę wielkopolska.travel po jeszcze więcej inspiracji podróżniczych. No i oczywiście do zobaczenia w kolejnym odcinku. Program powstał we współpracy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego. Za pomoc w produkcji programu dziękujemy Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej.